właśnie, jaki ten rok będzie dla Gminy Dragów? Życzymy sobie, żeby był nie gorszy jak rok poprzedni. Mam nadzieję, że uda nam się również pewne parametry, wskaźniki poprawić, aczkolwiek pewne analogie, podobieństwa na pewno od roku poprzedniego uda się znaleźć. Jest to rok też i spłacania zobowiązań, co chcę też podkreślić. W tym roku w budżecie też zaplanowaliśmy spłatę kredytu w kwocie prawie 1 000 000 zł po to, żeby poprawić nasze możliwości również w przedmiocie zaciągania zobowiązań na lata 2022-2023, bo w tych latach planowane są jakby możliwości korzystania z nowej perspektywy finansowej. Tu też mamy wielkie ambicje, żeby ze środków finansowych publicznych skorzystać. W związku z tym przy ostrożnej polityce finansowej i zaciskaniu pasa udało nam się też jeszcze w tym roku zaplanować na inwestycje, a to najbardziej mieszkańców interesuje, kwotę no niemałą, bo ponad 6 milionów złotych. I przede wszystkim będą to inwestycje sfinansowane z funduszy europejskich. Oczywiście tą najważniejszą inwestycją będzie rozpoczęcie inwestycji w odnawialne źródła energii. Mamy duży projekt z funduszy europejskich na kwotę prawie 7 600 000 zł. Dotyczy on budowy instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i wymiany kotłów na biomasę. Rozpoczynamy ten projekt. 3,5 miliona złotych prawie będzie w tym roku wydanych, czyli połowa tej kwoty. Być może nawet jeszcze więcej. To się okaże, jak wyłoni wykonawcy i wykonawca zechce zaawansować się w tychże pracach. Na pewno 50% tej kwoty i 50% robót zaplanowanych na to zadanie zostanie w tym roku wykonanych. Poza tym rozpoczynamy też wymianę oświetlenia ulicznego przy naszych drogach. To też znaczna kwota w tym roku zostanie wydana. Cała wartość projektu jest ponad 2 miliony złotych. No i termomodernizacja szkoły podstawowej w szóstce, czyli docieplenie, wymiana okien i tak dalej. No i ważna inwestycja, choć może nie najdroższa, bo oczywiście najdroższa będzie inwestycja w odnawialne źródła energii, to modernizacja ujęcia wody w szóstce. Tam chodzi głównie o dołożenie jeszcze jednego zbiornika, modernizację, odnowienie, właściwie wymiana zupełna, jeśli by tak się przyjrzeć parametrom technologicznym ujęcia wody, studni, filtrów. Potrzebujemy większej mocy ujęcia wody. Oczywiście możemy, bo mamy dwa nowoczesne ujęcia wody, dostarczyć, zwłaszcza w okresie letnim, znacznej ilości wód, nawet przy dużym rozbiorze podczas upałów. Natomiast musimy tę wodę przefiltrować. Przy dużym rozbiorze wody w miesiącach letnich nasze urządzenia filtracyjne nie są w stanie tak szybko pracować, żeby tą wodę przefiltrowaną, czyli zdatną do picia, do spożycia dostarczyć. Wodę surową oczywiście moglibyśmy z ziemi dostarczyć w znacznej ilości ponad potrzeby mieszkańców, ale tego oczywiście uczynić nie możemy. Woda musi być dostrojona do parametrów jakościowych odpowiednio. Dlatego też potrzebujemy dodatkowego zbiornika, żeby w razie dużych rozbiorów mógł skorzystać z rezerwy wody, którą nagromadzimy, tej przefiltrowanej na czas właśnie tychże dużych rozbiorów. W związku z tym 1,5 000 000 zł za taką kwotę przy 85% dofinansowania z funduszy europejskich zostanie w tym roku wydanych na modernizację ujęcia wody w szóstce. Wodociąg to oczko w głowie nasze. Tutaj samorząd od lat zabiega o to, żeby zwodociągować całą gminę, choć jest to gmina bardzo rozległa i wskaźnik średni 2,5 przyłącza na kilometr magistrali może zobrazować tym, którzy się troszeczkę znają, jak wygląda autentycznie koszt, tak, w budowaniu wodociągu, bo to wiadomo, że ilość przyłączy tutaj determinuje tenże koszt, a magistrale budujemy, a tych przyłączy jest niewiele, no bo jesteśmy rzeczywiście gminą bardzo rozległą obszarowo. No ale się z tym uporaliśmy, za wyjątkiem Sokóla, które mam nadzieję do końca kadencji również zwodociągujemy, to mamy już zwodociągowany cały nasz teren. Dlatego też przymierzamy się do dużej inwestycji. Pewnie kosztowo jednak, jeśli chodzi o jednostkowość tej inwestycji największej do tej pory w budżecie gminy, to kanalizacja drelowa i wybudowanie oczyszczalni ścieków. Działkę już na tą okoliczność kilka lat temu nabyliśmy. Myślę, że grawitacyjnie, jeśli chodzi o kwestię położenia tejże działki i tak geograficznie najbardziej zdatną do korzystania i pod kątem obciążeń, jakie może dać oczyszczalnia ścieków, bo w kierunku właśnie tak zwanej Bukaciarni mieszkańcy miejscowości Drelów o tym wiedzą i okolicznych, gdzie to jest duże łąki blisko rzeki Dziekciarki. Tam jest lokalizacja w przyszłości oczyszczalni ścieków. Oczyszczalni, która przyjmie zrzut
nieczystości z naszych zbiorników bezodpływowych, szamp bezodpływowych czy oczyszczalni ścieków przydomowych, których mamy ponad 600 na terenie naszej gminy. No i oczywiście oczyszczalnia tylko w takiej konfiguracji, że będzie mogła być zasilana z kanalizacji, która obejmie swoim działaniem osadę Drelów, ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby oczyszczalnie były tylko zrzutowe. Muszą być zasilane z żywym ściekiem z kanalizacji. W związku z tym musimy liczyć się z tym, że nie samo oczyszczalnie będziemy obowiązani wznieść w przyszłości, ale też zbudować, ale też skanalizować osadę. To podraża inwestycje i kwalifikuje jej wartość na kwotę około 15 milionów złotych. To już jest kwota, której oczywiście nie wygospodarujemy bez wsparcia z funduszy europejskich i na takie wsparcie liczymy i będziemy się już pewnie w tym roku wstępnie przymierzać do koncepcji budowy i przygotowania dokumentacji. Natomiast jak tylko pojawią się fundusze europejskie, to będziemy sięgać po nie. Mam nadzieję, że tak samo skutecznie jak do tej pory i do końca kadencji oczyszczalnia powstanie.